Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem chyba kochany youtuber, bo dopiero co wróciłem, a odpowiedziałem sobie, nie zostawię bez odcinka dzisiaj. Tę piękną środę. Więc nagrywam. Trochę późno się pojawi, ale wybaczcie. No trochę ostatnio zabiegany jest pan Kasper. Wiktorkiem sobie zagramy. Nowy patch mamy. Widziałem, że na PB jest nowa postać już. Rel? Rael? Jakoś tak? Rel? Jakaś babeczka na koniu. Myślę, że sobie ją nagramy też jutro. Spróbuję na PB ją dorwać i nagrać wam Rel. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć. Ja Wiktorem zagramy, który dostał już poprzedni patchu fajne zmiany. Usunęli mu ten przedmiot, który sobie ulepszał, który ulepszał mu umiejętności. Teraz ma to na pasywie. W ten sposób to działa, że za każdego miniona dostajemy jeden stack. Za udział w zabójstwie albo zabójstwo 25. Za katapulta albo dużego stwora 5 stacków. Jeśli dobijemy do 100, to mamy jedno ulepszenie. I jest to nawet fajnie zrobione, bo ten przedmiot trochę zapychał nam ekwipunek to raz i musieliśmy go zawsze rushować na Wiktorze. I on kosztował 3000 golda, te 3 upgrade'y na nim. I z tego co widziałem, Wiktor się okazał mocny, na tak bardzo mocny, że dostał nerfy już w hotfixie w poprzednim patchu, plus potem dostał nerfy, teraz jeszcze wszystkie przedmioty na AP ponerfili, liczbę na dwa razy na przykład znerfili, który jest core przedmiotem na Wiktorze. No i zobaczymy, no zagramy sobie dzisiaj, pierwszy raz nie gram po tych zmianach. Gramy runki pod przyspieszenie, fend fazowy i drugie drzewko leczenie, bo mi się podoba ten spell wam tam na tym spellku. Wszystkie w ogóle w tym patchu 10.24, co wszedł wczoraj. To wszystko ponerfili, te AP przedmioty, wszystkie ponerfili, tak mi się wydaje. Wszystkie chyba poza tym mrożeniem, które było średnie właśnie. To jest w miarę ciekawe. Na swój sposób. Na Gina w ogóle gram, to też jest... Poda Harvesta jest chłop, nie? Mhm. Chcę we mnie wpierdzieć ten atak, jestem tego świadom. Ładnie dobijamy. To jest bardzo ważne, żeby dobijać. Chciałem go spokojnie, żeby na Flobanda też stakować, ale... Ciężko u chłopa trafić. Mamy drugi poziom, ok. Dalej chyba jest maksowane. Znerfili ten laser, te obrażenia z tego dywanu drugiego, ale... Myślę, że spoko. Dobra, tylko tego mana Flobanda stakujemy i będzie dobrze. Mamy w dżungli co? Ramusa. A to jest free kill na midzie, bo on nie ma klęsa, ma ignite. Jeśli będzie puszować oczywiście ten chłop. Mana Flobanda sprokujemy. Bijcie milion w tego co chcę, proszę. Katapultę trzeba dobić zaraz. Oj. No i katapulta w tyłek poszła. On bardzo chce mi sprzedać ten czwarty atak, jest, widzę to. To byłby dobry moment, że wjechał ten Ramus, ale no nie mogę go. Nie mogę go zmuszać do tego. Nie. Czemu w to uderzysz? Katapultko moja kochana. CS-ka teraz potraciłem masę CS-u, tak było ok. No, chciałem ci pomóc na krabie, nie wiem czy go zrobił. Chyba FK ma 2, co? Nie, chyba Ramus ma, bo ma przewagę w CS-ka. Dobry push ma ten dżin strasznie. No ja potrzebuję przedmiot na manę jakiś mieć. Dobra, chodź po dwie, świniaku, minionie. 21 mam tylko, no tylko za miniony na razie. Czy ja muszę te katapulty dobijać, bo to jest 5 stacków aż za katapultę, no. Jest bardzo dużo. No źle mi jest bezpiecznie, bo ta FK jeszcze nie ma 6 poziomu. O! Kurde. Ja też jakbym chciał Ignite'a sprzedać. On go ma chyba, co? Ale trochę ten. Dobry laser w katapultę. Proszę. Bez komentarza, co się tutaj stało. Mogę chyba spuszować jednego wave'a jeszcze, bo jak to się dziwnie zatrzyma ta linia. Znaczy ten flash nie był tragiczny, bo on przeładowywał, ale on by mnie sam ignited. Myślę, że jakby zrobił flash ignite, to by mnie zabił ten dżin, więc nie chciałem, wiecie, po prostu umierać. Mi się wydaje, że to nie było aż takie głupie, co zrobiłem.
Miałem takie problemy z maną w tej walce, jak miał manę, to bym został, ale no. No weź mnie zostaw, no. Nie wiem, czy on szóstki zaraz nie będzie mieć po tym wave'ie. No znowu będzie chciał było uderzyć, ale no właśnie nie powinien w tą stronę celować. Rekomendę, dobra, maskę możemy spróbować złożyć. Maski jeszcze nie składam, ale coś takiego, potem pomyślimy i pinka mi też daj. Nie umiem się przyzwyczaić, że ten pink jest po tej stronie. Znaczy no, najlepszy byłby ten Luden po prostu. Wszystkie przedmioty dostały nefa oprócz tego Verfrosta. Maska też dostała jeszcze chyba najmocniejszego. Ale nagrywałem już maskę. I tutaj widzę, że zmienili też wygląd tego sklepu, na co wiele osób narzekało. Mi się to też podoba. Pytanie jest takie, czy ja mogę sobie to cały czas ulepszyć? A czy jak na linii dostanę to ulepszenie, to też się liczy? No ja dałem misa. Zerką pewnie tam kogoś odwalił. Czat mi się zmniejszył w ogóle, popatrz, zauważyliście? Powiększył on zaraz. Interface. Nie, jakoś, co się stało? Zmienili jakoś ten czat, strasznie jakiś malutki jest. No to jest trochę słabe, że to z tego jeszcze upgrade'u nie mam. A to przez to moje dobijanie świetne. Damy sobie tu jednego pinka. Najlepiej byłoby dżunglę zwardować na panią Ewelinę. Ale to nie zawsze jest takie proste. Jestem bez summonerów, więc jak mi gdzieś tutaj coś pułapie, to jest tragedia. War tutaj nie jest taki zły, bo ją będę widzieć na kampach, bo ona jeszcze nie będzie niewidzialna, nie? O, jest tutaj właśnie szmaciura. Jakby Ramus był... W sumie mógłbym ją zabić na Hama, no. Z Ignite'em na pewno jeszcze nie miałem. O, i dostanę tę granatę. Myślałem, że nie ma Erki Darkową na bocie, jednak nie. Z dwóch Longswordach nie serio takie buły posprzedawał, no o co chodzi? Nie wiem, że mnie z czwartego ataku uderzył, ale ten granat mi najbardziej zabolał. Ja mu nic nie zadałem, jeśli mam być szczery, z tej Erki. Cały czas w tej mojej Erce stał chłop, wywalone jajca ma. Z tego pierwszego upgrade'u to widzę, że się zesram, a nie będę tę linię puszować. No nitowanie trochę, ale no, nie wiem. Jestem zły, przecież całe combo dostał moje i chłop się nawet nie przejął w ogóle tym dżinem. Dobry laser, nie wiadomo gdzie w kosmos. Będzie w tego Eclipse, ale Eclipse też chyba dostał nerfa. Nie wiem, wszystko nerfią w tym razie, w tym presezonie. Żadnych buffów nie widziałem, takich na te przedmioty, wszystko jest nerfione. Tak Gepek sobie nie radzi? Nie, no radzi sobie. No smajtuj lepiej też, bo się wypierdzieli. Gdzie jest ten Blitzcrank? O, upgrade. Fajne jest to, że w czasie tego mogę dostać tego upgrade'a zrobić, po prostu jak mi wbiją te staki. Oj, widzę, że się zbugowało, nieźle tutaj coś. O, już działa. Ładnie ten ramusiek ich wyczaił. Dobra, powrócimy trochę do tej gry, no. Trochę jest intowanie, ale obiecuję, że będzie ładne place teraz tylko. Ten właśnie te, znerfili te reperkusje z tego, czyli te drugie E po prostu. Jednego plate'a na pewno sobie zgarnie. Może tu być FK już, ale... Dobra, już skoczy. I cofamy. Tylko nie mam jeszcze na tego, na Mitika nie mam.
Myślę, który jest najlepszy. Maskę zrobił, maski jeszcze nie grałem. No i tym nie jest najgorsza, ale też nie jest jakaś superowa. Może być pan maska. No tego Gina też byłby dobry ten. To co mi daje armor do zoni, przedmiot. Świnia idzie na górę. Przeszedł w ogóle po tym pinku, nie zauważył nawet. Znaczy Gin ogólnie też słyszałem, że jest mocny po tego Eclipse'a, może też go wam nagram. Chodzi, wywalone jajca ma. Jest taki, że on też nie ma jeszcze mitika teoretycznie. Chcę go popołkować, tylko ta Ewelina już ma szóstkę. Na górze jest. To jest tak, że jak mogę teraz zapuszować, tylko on gdzieś znowu idzie, na bota pewnie. Co to był za dźwięk straszny? RK Sajony? Widujemy? No nie wiem, gdzie jest ten Jin. Nie ma go cały czas. Heralda robią, mi się wydaje. To jest opcja, bo zwordował mi górę. O, chyba Heralda robili. Dobra, no sobie plejty wezmę, nie? Nic innego nie mogę zrobić. No nie jest to postać dla mnie, ten Viktor uczył mi CS-ować. 1200. Idzie Ginosław, jeden wave i uciekamy po przedmiot. Czuję, że FK będzie na midzie. To jest skurzający drzwi, bo podejdziesz, te granaty na mordę dostajesz, po prostu nic nie możesz zrobić. Co daje na masce? Ability haste, no to jest nawet fajne na Wiktora. Ten ability haste. Bo Ludens co dawał? Co dawał Ludens? Jaki miał pasyw? Penetracja, też fajne. Maska nie jest najlepsza na świecie, ale jeszcze jej nie grałem, dlatego chcę ją nagrać. A już nieźle ją ponerfili. Bo się stakowało do 25%, a penetracja to widzę, że do 15%. Dzięki za fajnego ganka. I mam już znowu to, na kill'a zdobywam, to ja widzę, że od razu te staki dostaję. Ale musika nic nie może zrobić, Ginek, no. Ku lepszym oczywiście drugie. O, nie zabija mnie to, ja teraz mogę do ciebie nawrócić spokojnie. Maska zabiła. Riftmakera złożyło na tej jeszcze, to jest takie dobre niby? Czy to nie ma żadnego sensu ten Riftmaker na tej FC, czy mi się wydaje? Bo to się stakuje, FK z asasynem po prostu. Nie podoba mi się. Zasłoń mi Ramusik, ja sobie tutaj ucieknę tylko. Nie smok, ale chyba chcę cofnąć, chociaż się trochę leczę z tego, ale... Tu jest świnia. Ten Sion ma taki dźwięk straszny, bo to jest ten Sion jakiś taki... Nie wiadomo skąd. Mogę podać, bo patrzcie, jeden wave i mam full HP. Co oni coś chcą tutaj robić, to ja chętnie się z nimi pobawię. Tylko na Ewelinę uważajcie. Jakoś mi krzywo te lasery wchodzą, nierozgrzany jestem, dzisiaj pierwsza gra moja, musicie wybaczyć. Dobra, bo chcemy zobaczyć, jak będę pizgać tym... Dobra, se cofnę. Jak będę pizgać tym Wiktorem na paru przedmiotach. Dobrze byłoby jakieś resisty zrobić, ale ten smok mi daje troszkę. Żeby na FK na combo nie mieć, ale to chcę sorcererki na pewno. Demonic Embrace jest super do wyboru, ale chcę od razu tego spróbować.
od razu niż Bane'a. Co mu tam ponerfili? Tę procentówkę mu ponerfili. Bo liczba to jest moim zdaniem core przedmiot i nie daje już ability haste'a z tego co widzę liczby. Gdyś dało CDR. Czyli 1800 liczba i tą maskę też zrobił, bo te dwie maski... Też została znerfiona ta maska druga, która pali troszkę gorzej i daje tam resisty. Ale dalej jest dobra moim zdaniem. No ja pierdzielę. FK na bocie, dobra wizja i widzimy ją po kampach, to jest właśnie najlepsze co można zrobić. Relay też jest ok, ale za dużo trochę tych przedmiotów jest. Już nie ma szans ten Jhin. Jak close combacie z nim będę, to ciężko, żeby coś zrobił. Ja myślę, że w prawo pójdzie. Możemy dżunglę zrobić tej. Osa nie żyje. Nie ma tu nic. Red stoi może. Trzeba by nie zrobić jak można. CDR-y mnie jeszcze trochę ograniczają z tego co widzę. Znikło mi. A nie wiem czy musimy zrobić tego. Nie chcę sobie krawąż to zrobić? Krawąż teraz ma tego shielda. Ten shield był wcześniej już. Po prostu sobie wiecie, jak CC bijecie kraba to on zawsze więcej obrażeń dostawał wcześniej. Teraz po prostu to widać. Wcześniej to nie było... Nie było to takie powiedzmy wiecie. Coś czuję, że FK tu będzie. We dwóch mnie na pewno wybombią już teraz, więc pod wieżę idę. 54 znowu na kolejny upgrade. Mogę cofnąć, bo ta mana patrzcie kończy się. Cały nerkuje. On nie żyje. No, moim zdaniem możemy się bić, jesteśmy cholernie do przodu. Ojej, nie dobiłem tej katapultki. Miałbym upgrade już teraz. Dobra, cofnę sobie po prostu. Ramus się widzę rozrzucił. No niby też ponerfione te Sunfire'y, te przedmioty, ale dalej tyle to bije, że szkoda gadać. Dobra, 1000 golda do tego i będę mieć ostatni upgrade już, tak? To już jest ostatni. Ale Wiktora już wcześniej zmienił, mi się na przykład nie podobało, że mu ten upgrade z W wzięli, że to już tak nie wciąga jak ulti Oriany. Fajny był ten odkurzacz. Czy mu to przywrócili, ale nie, chyba tego nie ma. Nie, po prostu non-periodic spells, czyli single targetowe, cool, nakłada slowa teraz. A kiedyś to właśnie było fajne, bo wciągało jeszcze, mi się to bardzo podobało, ta interakcja z tym. Znaczy było to mocne, okej. Okay. Ale no, czy aż tak? Może reziściki już kupił. Mamy upgrade z W. No już wszystkie. Dosyć szybko, nie? Ale byłem przy 6 killach, więc... Zbili nam tą seniczkę. Idę na górę, bo tam jest Vixa. No to jest 3-2, no co no, ta FK nie może nic zrobić. No, rozjechał ją ten. Trochę dżunglę difference, że tak powiem. Nie wiem, jest na samym HP, ale możemy spróbować coś tu zrobić. Dobra, zabiję go to no. Bo się szybciej porusza, teraz to ciężko od tego uciec. Gdzie on uciekł tym Sionem? No stąpi, która jest z tej gry, ale tego Wiktora chciałem tylko zobaczyć. Fajnie jest tylko, że jak jest, są nudy na linii, to... dosyć szybko nie macie tego upgrade'u, no. I trzeba katapulty dobijać, bo to 5 to jest dużo daje. Plus właśnie w tym patchu jeszcze była ta zmiana, że znerfili golda z katapult na midzie. Że każda katapulta na midzie daje 10 golda mniej. Mała taka, czyli nie jakaś super ogromna zmiana, że nie wiadomo, nie wiadomo co się dzieje, ale no, robi to różnicę na pewno czasami. Złóżmy tą maskę, pod dwie maski sobie zagrajmy. Może wyjść ten. HP się zawsze przyda. No, mało tego ability haste'a mam. Bo mi się teraz wydaje, że z tych run warto brać. Jak macie dodatkowe te takie runki, tam gdzie możecie AP, Adaptive Force, Armor, to tam właśnie ten Ability Haste mi się podoba. Plus z tego drzewka niebieskiego jeszcze te, że tam na piątym poziomie Ability Haste i tak dalej.
O Jezus. No, ta FK jest fyfy. Nie, jest to Soul jeszcze. No nie wiem, powinni oddać tego Soula. Ale i tak są tak w plecy z Goldem. Tylko ten Jhin jest w miarę do przodu. Ta FK sobie też widocznie testuje przedmioty, ale Riftmaker na Ewelinie to mi się to wygląda jak trolling, sorry, ale... Na Assassinie, który one-shotuje w przeciągu 2 sekund stakujący się przedmiot, nigdy nie będzie dobry. Problemy z maną są, mimo że ja mam tego mana flow banda, to tak są problemy z maną. Ramus to może na klatę wziąć, nie? Co ja nerkuję? Przerwę mu? Nie, nie zdążę. Zona, trzeba się przez tanków przebić. No właśnie, ktoś mógł zblokować tego Sayona, to było dziwne, że ten... Znaczy Ramus, wiecie, Ramus tak widzieliście, że on tankował Jhina i... Jhina i Tristana solo tankował, podobało mi się to. Co ty złożyłeś tą solarkę, jeju. Nie podobałem się to przedmiot, nie wiem czemu w ogóle Solari i Gloria, znaczy nie Gloria, tylko Shuria jest, Shurelia jest przedmiotem mitycznym. Wszyscy ten tank support i tego Sunfire składając bez żadnego gadania. Czekaj stąd. Ja wiem, że zrobił i cofnął. Chcę się jeszcze bawić z nimi. Dżunglę poukradał. Ja bym chciał blue bardzo w tej grze. Ability power więcej chyba... Nie, co oni zmienili na tej masce? Pewnie palenie. Chyba 10 AP zabrali z tego co widzę. No ale te maski są bardzo fajne. Na przykład Malzahara widziałem z tymi dwoma maskami. Jezus Maria. Na Brandzie też, nie? Bo Brand wtedy ma 3 doty, jak ma te, ma Lyandry, ma tą maskę drugą. I pasywka jeszcze. Dobra, idę sobie po blue, bo Ramus mi mida kradnie to. Nieładnie z jego strony. Coś z Ability Haste by mi się przydało, ale nie pamiętam jaki przedmiot teraz daje. Ten Cosmic Drive, ja go tego przedmiotu już nie składam, ale mi się wydaje, że nie jest taki tragiczny, bo dostał buffa też teraz. Ten co daje przyspieszenie jak z spellami trafimy. On go nie ma w polecanych. Nie, jest tutaj. Czekajcie. Zaraz wam pokażę. Co on teraz daje? 75... 30 Ability Haste. No Wiktorze, to jest spoko przedmiot, tylko drogi trochę. No 75 AP? Właśnie w ogóle nie widziałem, że ktoś ten przedmiot składał, ale to nie dlatego, że jest nowy, wiecie? Podoba mi się bardzo. Mam się opowiadać, że na FK gram, ale ona ma taki build dziwny, że nie wiem, czy ona mnie zwanshotuje. Prędzej ja ją już teraz. No bo Illy miałem trochę trolling, ale no to z Wiktorem zawsze Illy nie było najlepsze. On tylko fajnie farmił na tej linii i to wszystko. Wiktor miał kiedyś tak, że nikt nim nie grał, potem go raz na topie zagrali, potem build pod tanka i wszyscy nim grali. I na midzie też była zabawa. A nie wiem, na Soula możemy czekać, bo nie mogą się raczej z nami bić. Nie mam flasha, ale jeśli Sayona zablokuje, to nic nas nie zabije. Fka gdzieś jest na pleckach pewnie. Baronzo po prostu. I mi brakuje pieniędzy w ogóle od tej czapki, maseczki. 1000 trochę drogie to jest. Chcesz pułapkę robić? Możemy zacząć, też mi się wydaje, że możemy zacząć bez problemu. Mamy strasznie szybkiego Samira i ja przecież to niszczymy tego Barona. Czemu to automatycznie nie idzie? Najpierw zabić tą Leonkę. Cały czas gdzieś Ewelina może być, ale mam dobrą flaneczkę. Siemanko. Tristana sobie podeszła pod bu... ale chłopy już chyba na wywaleniu grają, no. Tego Sayona dogonicie? Ewelina chyba AFK. Bo ja nigdzie nie widzę. A co nie wiem kogo ona ma zwanshotować teraz, no nie no, Samira ma na shielda, to ja jeszcze gorzej będzie, jeśli mnie zwanshotować.
Znaczy, no wiecie, Wiktor zawsze to był late game carry. Na linii ssał, mało robił, mana mu się kończyła po trzech spelach, obrażenia miał tragiczne. Potem po prostu, bo ten pierwszy upgrade był o tyle dobry, że miał ten wave clear z tego podwójnego E. I to było jeszcze okej w jego wykonaniu. I w lejcie zawsze był bestią i one-shotował po prostu z Q basic, nie, tego ulepszonego. Zawsze tak Wiktor wyglądał, widzę, że się nie zmieniło dużo. No, możemy skończyć na next backu, bo oni się już poddali. Nie dziwię się, wszystkie inne w sumie też wygrały. My się teraz lepiej od nich skalujemy. Ewelina trochę przedmioty strollowała. Dwie maski, no i co? Rabadon Void Zone, coś takiego. Chociaż tego Cosmic Drive'a możemy spróbować zrobić. On najwięcej chyba daje ability heist'a z wszystkich przedmiotów. Podoba mi się ten przedmiot. 10 zbawek, 20%. No jak to odpalę na tym, na napędzie fazowym. Strasznie dużo tego dostanę. Plus będę w miarę tankowny dzięki tej masce, nie? Nie mam żadnych takich flat resistów w buildzie ani armora, ale ta maska mi czyni w miarę tankownym. Że w tej walce siedzę. Już każdy kolejny przedmiot daje mi te resisty. Pop, co się tam rozciągnął. Dobra, skończmy to. Kończ, panie, wstydu oszczędź. O, ten jest w miarę tankowny, no. Dawaj, Rumsek, wjeżdżaj. Chodź tu! Na pomoc! Leczy ten spell, bo dlatego ta czerwone drzewko się dalej wydaje bardzo silne. Po prostu jest mocne. Będę mieć agro zwierzę przez dotki, nie? No, tam fajne mechaniki, PL. Zgłębione. Co leci, chłop? Nie, no stąpik się zrobił z tej gry. Myślałem, że będzie bardziej close, bo ja tylko tak na mida patrzyłem. To myśmy tam zintowali z tym Ramusem, ja też trochę, ale... Fajnie się Wiktorkiem klika. Dawno nie grałem i już jest przyjemne te strzelanie potem. Z miasterkami. Tylko z maną jak zawsze problemy. Nie, many na 110 many. Ja pierdzielę. Ale one fajnie popaliło. Nie wiem, te dwie maski do trolling. Mi się wydaje, że Luden będzie lepszy, ale można zagrać, jak mają tankowny team. No dobra, Wiktorek trochę lepszy moim zdaniem, ale to samo co zawsze.